jesteśmy i tak dalej, pracowaliśmy z mistrzem Polski. Było parę ludziaków, którzy podcinali siatką, myśleli, że no nie wyjdzie nam, ale ja wyszłem i cały nasz kibica wierzył ten zespół. I mamy to, czego chcieliśmy. Wysokie zwycięstwo, pewne, od co pierwszej minuty kontrolowaliśmy ten mecz. Znaczy, że po zeszłotygodniowej porażce z Siarką Tarnowrzeg, porażce z Jeziorem Tarnowrzeg, nie byliśmy tego pewni, aczkolwiek byliśmy pewni jednego, że nasz zespół wesprzemy głośnym dopingiem. Na szczęście dzisiaj wygraliśmy. Mam nadzieję, że to jest początek naprawdę wspaniałej drogi i kibiców, i zespołu w drodze po medal. Przychodziliście tutaj na halę z myślą, że wygramy z mistrzem Polski? Przyznam się, że zawsze przychodzimy z wiarą w nasz zespół, a że wygrali, no to naprawdę miła niespodzianka, naprawdę. Czyli nie spodziewaliście się, że tak na niespodziankę... Nadzieja zawsze jest w sercu. Nadzieja umiera ostatnio, tak? Cieszymy się, że to tak się stało i mam nadzieję, że to nie jest pierwsze, nie jest ostatnie zwycięstwo z czołówką tabeli. Jak w przyszłym tygodniu obstawiacie wynik w takim razie? Tylko zwycięstwo.